No to na sam początek chciałem podziękować Tomkowi za zaproszenie do Was, żebym przedstawił coś o zorzach polarnych oraz o obserwacjach. No wszystko w zasadzie się zaczęło od tego, jak ja wróciłem ze swojego stażu do swojego miasta, ponieważ studiując i pracując początkowo w Białymstoku, no to mieliśmy trochę zbyt jasne niebo, żeby takie zjawisko obserwować, a kiedy wróciłem do Suwałk, do Sejn, czyli takie zdecydowanie mniejsze miasteczko, no to mamy tam dużo ciemniejsze niebo, więc coś takiego jak zorza polarna, no to jest jednak dużo częstszym zjawiskiem. Po papryce No Algerii. i tak ogólnie dobrze mnie słychać, bo trochę mam obok mikrofon. Tak, dobrze cię słychać. Świetnie. Robert, jakbyś mógł mikrofon dobrze wyłączyć? Tak, już wyłączam, hej. Dobra, już myślałem, że coś ze mną. Dobra, w porządku. No i to tak w sumie ten temat pobudził się w zasadzie na początku poprzedniego roku, gdzieś tak około w lutym. W lutym tak bardziej z tym tematem się zainteresowałem, ponieważ się okazało, że jednak dość często to zjawisko można obserwować, no tak powiedziałem, że w Polsce, tak ogólnie, bo w Warszawie no niestety ze względu na zaświetlenie miejskie na pewno macie z tym spory problem. Więc u mnie to jest no dużo łatwiej, bo potrzebuję dosłownie minuty, dwie, żeby się rozstawić i żeby coś już tutaj próbować łapać. Na tyle ciemne jest miejsce, że ustawiam sobie na strych, robię fotki i patrzę, czy cokolwiek jest. Jak coś jest ciekawego, no to sobie wyjeżdżam w teren i takie fotki, jak na przykład tutaj na początek przedstawiam, no to tam wykonuję. No i tam po kilku obserwacjach postanowiłem zebrać to wszystko w taki jeden temat i podsumować to, analizując nieco pod kątem tego, że jakie są wskaźniki zorzy polarnych, które znamy najprawdopodobniej ze strony Space Weather, przy jakich wskaźnikach, czy może być zorza polarna, czy ma nie być ta zorza. No właśnie mniej więcej o tym temacie dzisiaj tutaj powiemy. No to tak na sam początek od tego, skąd ta zorza polarna może być. No to oczywiście śledzimy, co się dzieje na Słońcu, czy jest mniej aktywne, czy bardziej aktywne, a ponieważ Słońce ma cykl 11-letni aktywności, to jest pewien okres, kiedy jest wzmożona aktywność, a przez jakiś czas, nawet przez wiele lat, dosłownie cisza. I aby doszło do zorzy polarnej, no to przede wszystkim materiał ze Słońca powinien dotrzeć do naszego kierunku. I są ogólnie trzy główne źródła, skąd to może nastąpić. Koronalny wyrzut mas, czyli to, co jest po lewej stronie, no to kiedy jakiś wybuch nastąpi na Słońcu, jakaś flara w obrębie plamy słonecznej, grupy plam słonecznych. Jeżeli wystarczająco długo taka flara trwa, może do takiego wyrzutu dojść i jeżeli w naszym kierunku leci, super, może też wtedy być. Druga sprawa, dziura koronalna, czyli miejsce, z którego mamy nieco szybszy wyrzut materii, czyli taka ciemna plama, która tutaj jest widoczna mniej więcej na środku na skutek obrotu, widać jak to się przesuwa. I trzecia sprawa, filamenty. Filamenty to tutaj w przypadku tego GIF-a to widać mniej więcej. I tak zapytam, czy kursor mój widać, czy nie? Widać. Tak, Super. widać, Super. widać. Będzie mi dużo łatwiej w takim razie. To taki właśnie wyrzut tutaj materii również mamy i on nie jest powiązany z flarami, które mamy do czynienia tutaj po lewej stronie. Te filamenty mogą nastąpić gdziekolwiek. Tu jest jakiś możliwy filament, tutaj możliwy i raz na jakiś czas do takiego wyrzutu tutaj dochodzi. No ale pytanie, kiedy będzie dobrze, a kiedy wcale nie będzie dobrze. No wiadomo, te flary, wybuchy mogą nastąpić z każdej strony Słońca, a więc co jest najważniejsze, żeby to poleciało po prostu w naszym kierunku, czyli ma mieć miejsce blisko centrum tarczy Słońca. Dużo słyszymy o jakichś wybuchach, bo to przede wszystkim zorza polarna, dobra zorza polarna, to z koronalnego wyrzutu masy się bierze, czyli w przypadku właśnie tych GIF-ów jedna sprawa, druga sprawa, jeden wybuch, drugi wybuch, ale troszeczkę mniej więcej się tutaj różnią, więc to jest złe, to jest dobre. Wyjaśnimy zaraz dlaczego. Druga sprawa, dużo flar mamy, ale nie każda flara właśnie daje taki wyrzut masy. Jak my śledzimy na Space Weather o tym, co się dzieje z aktualną teraz flarą, czyli mamy ten wzrost, że z poziomu C do poziomu M, czyli dość porządna jest ta flara. Jeżeli ten spadek, czyli powrót do tego poziomu aktywności przed flarą nastąpi bardzo, bardzo szybko, no to wiadomo, że raczej takiego pokaźnego koronalnego wyrzutu masy raczej nie będzie. I zazwyczaj z godzinkę musimy mieć
Przynajmniej tak musi być tutaj długa, żeby cokolwiek rzeczywiście dobrego z tego było. Czyli jest teraz moment punkt zero. Widzimy, że rośnie i tak najprawdopodobniej za kilka minut, może kilkanaście minut będzie maksimum. Czyli załóżmy, że będzie flara o klasy X1. I ponieważ wszystko jest świeże, można szybko zobaczyć, z której strony ta flara następuje, z której tutaj plamy. Jeżeli akurat faktycznie jest świetnie, blisko centrum tarczy Słońca to następuje, no to w takim razie jest najważniejsze, czy rzeczywiście z tego koronalny wyrzut masy będzie. I tak mniej więcej za pół godziny, za godzinę coś już możemy powiedzieć, bo jeżeli długo będzie ten okres maksimum trwał, czyli długo, długo maks, zanim powoli, powoli będzie opadało, to będzie dobrze. Jeżeli przy okazji dostaniemy takie powiadomienie o emisji radiowej, czyli radio emission, może być to typ drugi lub typ czwarty, zazwyczaj to jest typ drugi, to znaczy, że prawdopodobnie koronalny wyrzut masy będzie, chociaż na zdjęciach jeszcze tego nie zobaczymy. Kolejna sprawa, czy to jest full halo CMA, czyli czy jeżeli to jest wybuch, który nastąpi centralnie, czyli w centralnie tarczy Słońca, to ma lecieć w naszym kierunku i dlatego widzimy, jak to leci w różne strony. Czyli jak mamy wybuch i tak leci w różne strony. Właśnie tak jak pokazuję teraz na kamerze. To mniej więcej o to chodzi. Jeżeli to jest trochę bokiem, jak po lewej stronie na GIF-ie, no to jednak po bocznej stronie i coś o takiego nastąpi. Niestety nie w naszym kierunku, bo tylko w naszym może cokolwiek tutaj nastąpić. No i wysoka prędkość wyrzutu materii, no to tam czasami się zdarza, że pokazuje ile tam kilometrów na sekundę. Im więcej, tym lepiej, więc cokolwiek powyżej 1000 to będzie dobre. No to w takim razie jak już do tego wybuchu dojdzie, no to zazwyczaj czekamy kilka godzin rzeczywiście, aby dopiero jakieś modelowanie mogło nastąpić. I zazwyczaj tutaj NASA i ktoś jeszcze tym się zajmuje i takie właśnie grafiki możemy obserwować. Prawdopodobnie ten GIF tutaj się nie powtarza, więc tutaj dlatego pewnie się zaciął. No i tutaj możemy zobaczyć, że... Jest animacja, jest. Właśnie jest, tylko kiedy ona się skończy, to się nie rozpoczyna znowu, więc dlatego przerzucam tak z powrotem. I jeżeli to leci w kierunku żółtego kwadratu, gdzie jest Ziemia, to znaczy, że będzie dobrze. Jeżeli by to poleciało nieco bokiem, jakoś na przykład w górę, nie zahaczało to o nas, no to duża szansa, że to właśnie poleciało jednak w innym kierunku. No i to tak. Mamy kilka satelitów, które tutaj to obserwują, to mierzą. Pod koniec XX wieku to był tylko satelita ACE. Od kilku lat pracuje następca Discover. Z tego powodu, że ten pierwszy zakończy swoją pracę w przyszłym roku, ale mamy kolejnego następcę i to jest indyjski satelita, który został wystrzelony bodajże jakieś 4 miesiące temu około i zaraz zacznie pracować. I to jest indyjski Aditya L1. I jeszcze nie ma żadnej pracy, na razie jeszcze dalej trwają te testy, więc jakby co, mamy plan B, jeżeli by jeden satelita się zepsuł, dalej będziemy mieli coś do monitorowania, czy coś rzeczywiście nadlatuje w naszym kierunku, czy też nie. No to pytanie, kiedy może to nastąpić? No to na podstawie modelowania można określić mniej więcej, kiedy ten koronalny wyrzut masy do nas dojdzie, a jak dojdzie, no to jest szansa wtedy dopiero na zorzę polarną. I to, czy to jest już ten moment, no to od tego jest strona Space Weather Live. I tutaj przede wszystkim interesują nas cztery wskaźniki, które są dostarczane przez satelitę właśnie Discover, czyli ten najbardziej aktualny i najbardziej dokładny jak na razie. Tutaj możemy poczytać o prędkości wiatru słonecznego, o gęstości oraz o wskaźnikach magnetometru. Czyli tutaj jako jedna składowa BZ i suma wszystkich jako BT. Na razie nie będę wgłębiać co i co jest, do tego przejdziemy troszeczkę dalej. I kiedy to dotrze, no, widzimy na podstawie tego, że nagle prędkość wiatru słonecznego nagle rośnie. Gęstość może być różna wcześniej, może to co dociera do nas mieć troszeczkę wyższą albo dużo, dużo wyższą. I wskaźniki BZ albo BT również mogą troszeczkę inaczej się zachowywać. Jeżeli to jest konkretny wyrzut masy, taki jak tutaj, no to widzimy mocny wzrost prędkości, mocny spadek BZ, tutaj duży wzrost, no gęstość to tam tylko troszeczkę wzrosła. I jeżeli coś takiego nastąpi, no to wszyscy między sobą alarmujemy, bo trzeba rzeczywiście tę sytuację dokładnie monitorować. Kiedy mówimy o zorzach polarnych i o tym, czy ona jest mocna, czy jest słaba, prawdopodobnie każdy się spotkał ze wskaźnikiem KP. Wskaźnik KP w zasadzie tam doczytałem, że to jest skrót od jakiegoś niemieckiego K,
K to jakieś niemieckie ogólnie to słowo, a P oznacza planetary, czyli ogólnie o planetarne, ogólne zaburzenie. No i jeszcze jakieś lata temu w zasadzie tylko i wyłącznie o te KP się opieraliśmy i później wszyscy, w zasadzie może jeszcze nie wszyscy, no doszli do wniosku, że ten KP to wcale nie jest takie super, wcale nie jest to takie dokładne i właśnie w tej prezentacji pokażę, że o to można trochę się opierać, ale to tak trochę jakby można powiedzieć przymykać oko. Bo ten KP to tak naprawdę to tylko i wyłącznie zaburzenia przez magnetometry, a to jaki jest wskaźnik KP, no to oznacza tylko jak bardzo jest to zaburzone, jak bardzo jest ta różnica od normalnych wartości BX, BY oraz BZ. To jak duże zaburzenie, no to tym większy jest DST, czyli Disturbance Storm Time. Im większa wartość, no to po prostu dla konkretnej wartości, na przykład jest obecnie około 100, no to będzie znaczyło, że jest KP5. A co to jest DST? Jak to ma przełożenie do obserwacji? No niestety takie właśnie pół na pół, bo to właśnie nie o TKP przede wszystkim nam będzie cały czas chodziło. Nie powinien być wykorzystywany, sobie tutaj przeczytam, bo tam, gdzie jest dużo tekstu, to tak naprawdę jest dla mnie troszeczkę pomoc, o czym wam opowiedzieć. No właśnie, to tylko i wyłącznie informacje o międzyplanetarnym polu magnetycznym i to, co no, do nas dociera. Więc tak, same zaburzenia w polu magnetycznym, a nie jaka jest zorza. To jest zupełnie inna kwestia. No i kolejna sprawa. Faktycznie KP uśrednienie z ostatnich 3 godzin. Czyli jak jest informacja, że jest KP7, a jeszcze przed chwilą było KP3, to oznacza, że prawdopodobnie jest po wszystkim, ponieważ to, że KP7 było, no to musi być na podstawie informacji, co się działo przez ostatnie 3 godziny. Więc przez ostatnie 3 godziny było coś, o czym jeszcze nie wiedzieliśmy, bo mogliśmy na innej podstawie, no troszeczkę wcześniej jednak o tym się dowiedzieć. I co jest ważne, no nie każde KP6 jest jak KP6 innej zorzy polarnej, to znaczy burzy geomagnetycznej z zorzą polarną, która może być. Czyli znaczy, że raz burza klasy G2 może wyglądać w Polsce lepiej niż jakaś inna, która będzie miała G4. Kompletnie bardziej zaburzone pole magnetyczne, ale może być rzeczywiście dużo słabsza zorza. Inne wskaźniki są dużo dokładniejsze i tylko i wyłącznie o te właśnie powinniśmy się opierać. Znamy pewnie sprzed raczej wielu lat, bo raczej każdy, kto zaczynał tematykę zorzy polarnej, prawdopodobnie spotkał taką mapkę. Jakie potrzebne jest KP, żeby no, daną zorzę polarną zobaczyć? No i tak szczerze mówiąc, nadal nie dotarłem do tego, o co chodzi w tej mapce, to znaczy, co ma oznaczać te KP. Bo tak, jeżeli mamy w Suwałkach, mniej więcej tutaj, gdzie jest KP7. No i teraz mam pytanie do siebie. Czy przy KP7 mam tę zorzę widzieć? Mam ona być nade mną? Czy ona ma być tylko fotograficznie, żeby w ogóle ona była? No i właśnie tak dochodzę do wniosku, że zupełnie nic tutaj się nie zgadza, ponieważ przy KP7 to tak naprawdę zorzę to można niemalże do zenitu obserwować, więc chyba to mi się zdaje, że raczej to chodzi o te ostatnie. Prawdopodobnie. A tak naprawdę KP7 nie jest konieczne, żeby rzeczywiście zorza polarna była zarejestrowana, ponieważ bywa, że przy KP4 i KP3 ona również może być. No to dlatego właśnie KP nie jest obiektywnym wyznacznikiem zasięgu zorzy polarnej, bo informuje tylko o zaburzeniach w polu magnetycznym Ziemi. No i tak, nie patrz na KP, patrz na wskaźniki. I o tych wskaźnikach, o których mówiłem wcześniej, czyli ten wiatr słoneczny, gęstość, składowa BZ oraz całkowite BT, to nas najbardziej będzie interesowało. No to w takim razie na te wskaźniki jak mamy patrzeć? I właśnie to jest cała ta esencja tego wątku na Astropolis, co ja wrzuciłem. Nazwałem to wskaźnik wow zorzy, czyli jak wow, ładna ta zorza ma być. No to troszeczkę tutaj ja zmieniłem na wskaźnik mocy zorzy. No troszeczkę chyba jednak to będzie lepiej brzmiało. Można przewidzieć, jakiego zasięgu będzie zorza polarna, będąc na uwadze, jakie obecne są wskaźniki. No właśnie. To jest podsumowanie całych obserwacji w ubiegłym roku. Zauważyłem, że da się określić, jaka będzie zorza polarna przy danych wskaźnikach. Czyli jeżeli są takie wskaźniki, no to biorąc pod uwagę inne, które już wcześniej się zaobserwowało, można przewidzieć, czy będzie, jeżeli są takie podobne wskaźniki, czy zorza będzie rzeczywiście podobna.
I rzeczywiście jest ona podobna. I to właśnie jest ten, cała ta prezentacja, w zasadzie wątek już takim podsumowaniem. I to właśnie chciałbym tutaj słownie Wam przedstawić. Zobaczę, która godzina, czy muszę troszeczkę się pośpieszyć. Ok, 15 minut minęło, dobrze. Wspomniałem wcześniej o KP Index. Jest coś takiego też jak KK Index. I jak ja mówiłem wcześniej, KP Index to są te zaburzenia magnetometrów, tylko to są uśrednienia planetarne, w sensie jest wiele stacji na całym świecie i to wszystko się ze sobą uśrednia. Dane, to tak można powiedzieć, trochę są jak cefeidy, takie świece standardowe. I na podstawie tego, jaka jest sumaryczna wartość, da informację, jaka jest rzeczywiście wartość KP indeks. K indeks to jest poszczególna dla tych pojedynczych. Dla tych pojedynczych. Każdy może mieć inaczej. Ten, kto ma na Islandii, może mieć daną wartość K-indeks, ten, kto ma na Hiszpanii, załóżmy, też będzie widzieć troszeczkę inaczej. Na Islandii może mieć 8, a w tym momencie na Hiszpanii, załóżmy, około 1. To jest tylko o to chodzi zaburzenie, jak bardzo te pole magnetyczne jest w danym miejscu zaburzone, jak ten magnetogram tam się zachowa. I tak, jest kilka dodatkowych czynników, bo to przede wszystkim BZ i prędkość wiatru słonecznego. To są te najważniejsze informacje dla nas, jak daleko ta zorza polarna będzie u nas sięgać. Są inne wskaźniki. Jest gęstość, jest wartość BT. Co więcej, jak się spojrzy na Space Weather, na te wskaźniki, się okaże, że ich tam trochę więcej jest, bo tam jest jeszcze kąt theta oraz chyba phi. I one też faktycznie mają znaczenie. I kolega jeden mój, Adam Nowak z Kielc, podlinkował mi i tam się okazało, że w ogóle chyba są cztery czy tam pięć różnych wskaźników, które sumarycznie dadzą obraz, jaka rzeczywiście ta zorza powinna u nas gdzieś sięgać. Tylko szczerze mówiąc, już to jest na tyle dużo ich, że szczerze mówiąc, można się pogubić. I żeby to troszeczkę bardziej uprościć, i to rzeczywiście wystarczy, wystarczy samo BZ i sama prędkość wiatru słonecznego. I tam na forum przedstawiłem taki wzór, że aby określić, jaka jest moc zorzy, czyli te wow zorzy, no to na podstawie tego wzoru można to określić. Czyli prędkość oraz BZ. Ogólnie, im mniejsza wartość, tym lepsza zorza. Ważne jest, że wartości te BZ, które są do pobrania, do zobaczenia na Space Weather Live, no to muszą być uśrednieniem przez całą godzinę. I przykładowo, jeżeli moc zorzy, to znaczy moc zorzy, przykładowo tutaj mamy BZ minus 13,9, tak odczytujemy z tych wskaźników. Jeżeli prędkość wynosi 519 km na sekundę, co jest też średnią kroczącą z całej godziny, no to mamy moc zorzy, która wynosi minus 17,6. No i pytanie, co nam daje te informacje? Możemy te informacje sami wyliczyć z tej strony. I pytanie, co te 17,6 na minusie nam znaczy? Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Prawdopodobnie nie przygotowałam, a nie, przygotowałam, bo tu mówiłem o średniej kroczącej. Jak tutaj to określić? Więc tak, pierwsza sprawa, dane te pochodzą ze satelity Discover, który znajduje się 1,5 miliona kilometrów bliżej Słońca niż my, więc to, co widzi satelita, to jest troszeczkę naprzód niż to, co my widzimy. Przykładowo, tutaj jest mniej więcej ta godzina 19:40, prawie to taka idealnie co teraz, bo 49, ale nie, to nie jest o wartości na żywo. O 19:49 teraz satelita widzi to, ale to, co dociera do Ziemi, to jest jednak z pewnym opóźnieniem. Więc te 1,5 miliona kilometrów musi ten wiatr słoneczny przelecieć i to, co mamy obecnie na Ziemi, to jest właśnie ta kreska, czyli oznaczenie, gdzie jest Ziemia. I istotne jest, mówię, średnia krocząca. Średnia krocząca obejmująca godzinę, a więc tak naprawdę z tych wykresów da się już to odczytać. Mamy 18:30, 19:30, więc nas interesuje, ile wynosi średnia od tej strony do tej strony. Przede wszystkim wiatr słoneczny oraz BZ. Ten na razie nas nie interesuje. Z tym to sobie na razie zostawimy na później. I właśnie tutaj 18:30, 19:30. No i na podstawie tego, jaka jest tutaj rzeczywiście średnia. To, co możemy ze strony zrobić, no to jest jednak troszeczkę wartość na oko. No bo tutaj tak, obecnie, to znaczy tak, to, gdzie teraz jest Ziemia, no to jest około 500 km na sekundę, czyli do 19:20 ileś
czyli od 18:20 ileś, tutaj było około 500 km na sekundę. Ale jeżeli już nas interesuje od tej strony do końca, no to tu jest trochę tego, trochę tego. No to tak trochę tak 2/3 tego, 1/3 tego. No trochę ciężko jest to dokładnie wyliczyć. Dajmy na oko, że to jest 520 km na sekundę. Tutaj na dole, tutaj mniej więcej około raz 2, raz minus 3, no to takie około minus 1 tu wychodzi. No i potem nagle spada to pod minus 10. No trudne to jest do określenia. I to będzie jednak nam trudne, ale pod koniec prezentacji przedstawię coś, co właśnie nam tutaj to bardzo dużo ułatwi. Przejdziemy dalej. Właśnie. Ten wzór przedstawiłem tutaj na Astropolis, jednak potrzebowałem troszeczkę bardziej posiedzieć w tym temacie i powinienem go troszeczkę rozszerzyć. Przykładowo, takim dobrym przykładem, w zasadzie dwa przykłady są takie, jest zorza z 27 lutego. Ona była trochę inna niż wszystkie zorze, które były w poprzednim roku, bo ona jako jedyna, z tego co pamiętam, pojawiła się dość ładnie i BZ było nie aż tak niskie, bo wynosiło minus 6, zazwyczaj minus 10 i głębiej, czyli niżej powinno być, żeby coś było, ale za to dużo wyższa była prędkość. No i tak po przeliczeniu wyszło, że powinno starym wzorem wyjść minus 14. Ale to, co jest tutaj, na podstawie porównywania, do tego właśnie dojdziemy dalej, to jest około minus 17. Ale czemu jest minus 17? Do tego dojdziemy później. Po prostu tak wygląda, tak jakby była przy mniejszej prędkości wiatru, ale dużo niższym BZ. Chodzi o to, że im większa prędkość, to nie jest to tak, że dzielimy na 60. To trochę bardziej. To oznacza, że różnica między 500 a 600 km na sekundę, ta różnica jest dużo mniejsza niż jeżeli to byłoby 1000 a 1100. To robi diametralną różnicę. I dlatego powstał taki wzór trochę rozszerzony, że nie 300, a 360 zmieniłem, ale jeszcze dodałem potęgę 1,2. I to oznacza, że przy wyższym wietrze będzie to troszeczkę bardziej kompensowało. I faktycznie przy innych zorzach to się zgadza i przy tej wartości w końcu ja mam tę wartość około minus 17, czyli ta kompensacja jest. I biorąc pod uwagę, że to była jedyna taka znaczna zorza, w sensie zorza z taką znaczną prędkością wiatru słonecznego, no to tak mniej więcej powiedziałem, że do 1000 km na sekundę powinno to sobie spełnić, powinno dać radę. Kiedy będzie więcej niż 1000 km na sekundę? No ostatni raz mieliśmy 20 lat temu, więc może będą powtórki przy tym maksimum aktywności słonecznego, co teraz, że sięgnie tak dużo i więcej. No jeszcze zobaczymy. Troszeczkę co tutaj ułatwi, no to tak, nie 300, 360, no i to taki, że przy 500 odjąć 1, 600 odjąć 2, czyli wyższa wartość, no to sobie możemy troszeczkę tak w pamięci nieco policzyć. No ale tak, jest potęga, troszeczkę będzie to problematyczne. I to, co czemu to właśnie pomoże, no właśnie niestety, ale wrócimy do tego na sam koniec, ponieważ na sam koniec to przygotowałem. Jedziemy dalej. Gęstość, właśnie, mówiłem o prędkości wiatru słonecznego, no i o BZ. Pozostałe wskaźniki też mają znaczenie, ale gęstość to jest jasność bardziej zorzy polarnej. Czyli to oznacza, że gęstość, jeżeli wynosi 5, a 50 tych, nie pamiętam, chyba rona centymetrów sześciennych, 5 a 50 przy takich samych wskaźnikach BZ oraz prędkości wiatru słonecznego, zorza polarna będzie tak samo obejmowała niebo, ale przy tych zorzach, co obserwowałem, co miała większą gęstość, to po prostu ona była jaśniejsza. Dużo lepiej widoczna gołym okiem. Czasy ekspozycji były takie, że nie potrzebowałem już na przykład 20 sekund, a 10 sekund, żeby dobrze naświetlić. Po prostu większa gęstość to tylko i wyłącznie chodzi o to, że jest ona ładniejsza. Nie ma wpływu na to, jak nisko ona sięgnie. Zostaje jeszcze właśnie te BT. Czwarty wskaźnik. Tylko tak naprawdę ten BT to podzieleniem tego jest BZ, bo BZ jest jedną ze składowych BT, a to BZ przede wszystkim to decyduje od tego, czy ta zorza będzie pojawiała się, czy nie. Bo BT to jest jeszcze suma BX oraz BY, które mają mniejsze znaczenie. Czyli w skrócie mówiąc, BT
zawsze będzie po prostu adekwatny do sytuacji, jaka jest. Za bardzo tam się nie patrzy. Jeżeli będzie tam wartość taka na pomarańczowo, na czerwono, to oznacza, że jest dobrze, ale to też dlatego, że jest reszta dobrze wskaźników. Mniej więcej tak jedno z drugim będzie się zawsze pokrywało. Dobra. Wskaźnik mocy zorzy. No właśnie, kolejna istotna sprawa, kolejny wniosek. Na podstawie zdjęć, które były wstawiane, czy to na forum Astropolis, czy na innych forach, czy na Facebooku, doszedłem do wniosku, że ta sama zorza, fotografowana o innej godzinie, wiadomo, inaczej będzie wyglądała na północy Polski, a inaczej na południowej Polsce, w południowej Polsce. Tylko, że ta, co jest w południowej Polsce, no faktycznie bardzo przypomina taką zorzę, którą mogę obserwować u siebie, ale przy dużo gorszych wskaźnikach. No i tak porównując właśnie te zdjęcie, tamte minus 14, minus 17, to co ja mówię tak na oko, doszedłem do wniosku, że każde 100 kilometrów to jest różnica mocy zorzy o 1,2. To oznacza, że jak pojedziemy trochę na północ o te 100 kilometrów, pytanie, czy te 1,2 to robi dużą różnicę, czy robi niewielką różnicę? Czy dla mnie wyjazd z Sejn, tam Suwałk, na Litwę, na Łotwę, na Estonię, na północ, jak sobie tak pojadę, czy to jest opłacalne pojechać 100 kilometrów? Czy te warto 400 kilometrów i więcej tam, żeby do Łotwy, Estonii dotrzeć? No właśnie o to chodzi, że albo tak, albo nie, ale dla nas w Polsce ma też to duże znaczenie, czy to, co widać w Zakopanem, może być też jakimś takim, co w sensie ta zorza, czy również tak bardzo wow, tak jak to może być to widoczne w Suwałkach. Ta różnica to jest około minus 6, właśnie minus 17, minus 23. To jest przykład. Więc, żeby zobaczyć taką zorzę przy takim samym wietrze, żeby było łatwiej, przy takim samym wietrze, to BZ załóżmy, w Suwałkach musi wynosić, to się ogólnie BZ dla Suwak, dla nas musi być minus 10. A żebyście wy w Zakopanym, w sensie to tak nie, że koniecznie to mówię dla was, tylko po prostu dla osób z Zakopanego, dla was to potrzebne jest minus 16. Ale zobaczycie taką samą zorzę. Ale to oznacza, że jak będzie minus 16, to my będziemy mieć my w Suwałkach jeszcze lepszą, którą wy będziecie mieli przy no, minus 22. I tak właśnie to mniej więcej to działa. I tutaj przygotowałem taką przykładową mapkę dla takiej jednej zorzy polarnej, która była chyba z września ubiegłego roku. I tam mi wyszło, że wskaźnik ogólnie wynosi minus 14. Tak, wynosi minus 14 w momencie robienia zdjęcia. I taka zorza polarna była właśnie u mnie. Więc jeżeli były takie właśnie wtedy wskaźniki, jakie były, żeby z Warszawy, czyli u was tam, była ona podobnie widoczna, gdzie jest kursor tutaj, no to te BZ chociażby musi być jeszcze o dwa niższe, żeby był taki widok. Natomiast dla osób z Władysławowa, no to wystarczą troszeczkę gorsze wskaźniki, a będą mieli taką zorzę. Więc to oznacza, że osoby z Władysławowa, no to będą mieli zorzę, no zdecydowanie nieco lepszą. Ale czy te minus tu, czy ta różnica 6 robi dużo? No to w zasadzie można powiedzieć więcej, bo Zakopane, a Władysławowo to jest niemalże 8, bo to liczymy Suwałki i Zakopane wtedy, no to te 8 no, robi niestety dla nas dużą różnicę, dlatego dzieląc to, musieliśmy, czyli te przełożenie wskaźników zorzy na to, czy w północnej, czy w Polsce jest widoczne, no to niestety musimy podzielić na część północną, środkową i południową, ponieważ przy danych wartościach może być tylko i wyłącznie może być widoczna na północy, a może i w całej Polsce, a może być aż tak, że nawet sięga do Węgier. Dobrze, wskaźnik mocy zorzy. Trochę tekstu, więc tutaj muszę troszeczkę się posiłkować. Zorza polarna nie zawsze pojawi się od razu, kiedy tylko wskaźniki magnetometru nagle się polepszą. No właśnie, tutaj już dochodzę do tego, że no dobra, mamy wskaźniki te i w sumie to powinien teraz dotrzeć do tego, no to w takim razie, skoro wskaźniki pokazują to, no to czy to jest ten moment, żebyśmy no, widzieli tę zorzę? Czy to już jest ten moment? No właśnie o to chodzi, że tutaj czas ma bardzo duże znaczenie od tego, że Ja jak chciałbym Cię, długo. Gabriel, na chwilę chciałbym przerwać, bo mówię o A czasie, zdjęcie, tak? a nasze czas na zdjęcie, dobra? Dobrze, czy ja muszę przestać udostępniać teraz? Tak, zatrzymaj na Okej, chwilę. okay, udostępnij. I dobrze, dla pewności widać?
Jest okej. Świetnie. Tak, tutaj o tym właśnie. Wskaźniki pokazują, ale pytanie, czy to jest to? Więc to jest tak. Wskaźniki mogą być takie, że albo jest dobrze, że cały czas jest BZ niskie, cały czas utrzymuje się niska wartość tego wskaźnika mocy, a czasami to będzie to tak skakało góra, dół. Może być z tym bardzo różnie. W zależności od tego, jak silna jest burza geomagnetyczna, no to będzie mówiła, czy to będzie trwało krótko, czy wiele godzin. I takie dłuższe momenty, kiedy te wskaźniki, ten wskaźnik w sensie cały czas utrzymuje się niskie BZ, wysoka prędkość jest, im dłużej to trwa, tym lepiej. I teraz tak, nie jest wystarczające, aby te niskie BZ i tak dalej spadło do minus 20 tylko i wyłącznie na moment. To musi o to chodzi trwać. Jeżeli to będzie trwało krócej niż godzinę, bo potem znowu BZ rośnie na dodatnie. Jak BZ dodatnie, to wiadomo, że wskaźnik mocy zaży to już będzie 0, gdzie jest po prostu za mało. No to oznacza, że ta godzina to niestety nic by z tego o to chodzi nie wyszło. Czyli ta zorza musi się w skrócie mówiąc gromadzić, gromadzić, gromadzić. Będzie się gromadziła tak długo, aż wskaźnik ten mocy zorzy, czyli te niskie BZ będzie niskie, im dłużej, im dłużej. I jeżeli to będzie trwało przynajmniej przez godzinę, no to znaczy, że będzie dobrze. Czyli jak mamy te wskaźniki, ja tutaj się cofnę do poprzedniego slajdu, żeby sobie to ułatwić, któregoś z tych wcześniejszych, tutaj właśnie. Jeżeli będzie się to utrzymywało nisko, nisko, nisko przez długi, długi, długi czas, to będzie dobrze. A pytanie, kiedy my to będziemy wiedzieli? Znaczy, czy wiemy, czy to będzie to rzeczywiście trwało dalej? No to tutaj na szczęście satelita ten znajduje się bliżej Słońca niż nas, więc wiemy, co dzieje się naprzód. Wiemy, co się dzieje na 30, 60 minut naprzód, a to czy 30, czy 60, no to wszystko zależy od tego, jak duża jest prędkość wiatru słonecznego, bo jak wysoka, no to co jest satelity, to bardzo szybko dotrze po prostu do nas. Więc widzimy już naprzód to, co leci do nas. A jeżeli to, co leci do nas, będzie dobre, to będzie dobrze. A skąd wiemy, że będzie dobrze? Bo po prostu wskaźnik mocy zorzy po prostu będzie mieć dobrą wartość. I to już ma o to chodzi takie przełożenie, że jeżeli jest dobra wartość, to jest sens wystawiać sprzęt albo gdzieś jechać. Pytanie jest takie, czy warto jechać kilometr, czy warto przejechać 100 kilometrów na jakiś widok. No tutaj niestety czas jest bardzo ograniczony, ponieważ mamy informację to, co jest naprzód zaledwie na kilkadziesiąt minut, więc to oznacza, że taki wyjazd na Estonię, no to nie będzie miał racji bytu dla mnie, ponieważ muszę kilka godzin jechać, a więc będzie już po prostu po wszystkim. Więc to tylko jest tylko łut szczęścia, że będzie to trwało rzeczywiście kilka godzin. A niestety rzadko zdarzają się takie zorze, które trwają przez całą noc. Najczęściej to są bardzo, bardzo krótkie momenty. Więc tak, wracając do parę podsumowań. Zorza polarna, właśnie, to jest właśnie slajd, który potrzebowałem. Zorza polarna jest taka za każdym razem. Kiedy wskaźniki nagle są dobre, kiedy z BZ0, słabej prędkości, no dociera po prostu koronalny wyrzut masy, że BZ nagle robi się bardzo niski i ono się utrzymuje. I załóżmy, że cały czas ono się utrzymuje, bo to bywa różnie, że czasami wzrasta, spada, po prostu znaczy, że jest dobrze. To ta zorza polarna będzie do nas docierać, że z północy ta ona idzie w naszym kierunku i to, jaki jest wskaźnik mocy zorzy, będzie mówiło, gdzie się zatrzyma. Gdzie się zatrzyma? Za jakiś czas. Niestety nie da się określić, za jaki czas to będzie, bo ta tak zwana pierwsza fala może dotrzeć do nas albo po 30 minutach od momentu, kiedy Ziemia zostanie przekroczona na wykresie. To oznacza, że kiedy jest niskie BZ, kiedy jest początek ogólnie tej burzy, kiedy dotrze pierwszy, mamy pierwszą minutę Ziemia, nic jeszcze nie będzie. Jeszcze nic. Mamy czekać, aż ta zorza się nagromadzi. Dlatego mówię, przez godzinę ma to się gromadzić. I dlatego po 30-60 minutach może coś dopiero się zaczynać i to będzie w naszym kierunku leciało. Tak wygląda sytuacja, kiedy BZ i prędkość były dobre, czyli po prostu wskaźnik mocy zorzy był dobry, dopiero po około 40 minutach od przekroczenia Ziemia. Czyli przez pół godziny nadal nic nie było. Coś się zaczynało. I to coś, co widzimy, to jest fiolet i bardzo delikatnie widoczna zieleń. I to leci w naszym kierunku, w naszym kierunku.
Zieleń staje się coraz wyżej, coraz bardziej widoczna. Jeżeli jest to dość mocna zorza, w sensie dość silna burza geomagnetyczna, to może ta zieleń sięgnąć bardziej na południe, a my na północy Polski no widzimy coś takiego, że nad północnym horyzontem ta zieleń może sięgnąć albo przy horyzoncie, albo jeszcze wyżej, albo jeszcze dalej. Osoby, które są w centralnej czy południowej Polsce, po prostu na takie coś muszą czekać na KP8 czy KP9, czyli na północy Polski po prostu mamy dużo większą dynamikę. I to, jaka jest wartość mocy zorzy, czy to jest minus 10, minus 15, czy minus 20, będzie mówiło, kiedy to coś się zatrzyma. Czy na tym etapie, czy na tym etapie, czy na tym etapie. I w tym przypadku, jako że wynosiło to, nie pamiętam, chyba około minus 18, no to przy minus 18 ta zieleń sięgnie do takiego poziomu i w pewnym momencie nastąpi taki wybuch filarów. I niestety, ale to, na co najbardziej my czekamy, czyli na te płomienie takie tych filarów, niestety przewidzieć za bardzo tego nie możemy. Wiemy tylko na podstawie tego, że coś do nas leci i że zaraz coś będzie się działo. Czyli tak jak jest tutaj, jak ja robiłem zdjęcia cały czas, widziałem jak ta zieleń nadlatuje, to w tym momencie, co było tutaj i było tutaj, to ja wiedziałem, że to będzie jakiś spektakl taki, jak był tutaj, że będzie to może za 15 minut, może za 45 minut. I to jest tak zwana pierwsza fala. Po tym, jak ta fala się pierwsza zakończy, czyli zieleń pozostanie, filary przestaną się pojawiać albo będą bardzo nieliczne, takie, jak to jest tutaj widoczne, czyli jakieś pojedyncze, co tutaj jest. Zieleń może osłabnąć, może wzrosnąć i to, co nas najbardziej interesuje, to są po prostu te filary. I te pierwsze można mniej więcej przewidzieć, że one nastąpią od momentu, kiedy spadek z ziemią, po 60, czasem 90, trzeba 90 minut, żeby taki spektakl nastąpił. Czyli do tych 60-90 minut jeszcze mamy dodać czas potrzebny, kiedy satelita Discover wykrył ten spadek tych wartości, co widzimy we wskaźnikach. To oznacza, że pierwszy moment, sygnał, że jak coś jest, zaczyna się super, nagle BZ minus 20, czyli będzie kosmos, no to mamy do 2 godzin nawet czasu, żeby się przygotować. Prawdopodobnie coś się zacznie po 1,5 godzinach, ale za 2 godziny prawdopodobnie dopiero będzie to, na co my wszyscy czekamy. Czyli wskaźniki są niskie, jedziemy sobie w teren i prawdopodobnie być może jeszcze czekamy, jeżeli będziemy wystarczająco wcześnie zareagujemy. Idziemy dalej. Co widać przy danym K-indeks? K-indeks, mówiłem wcześniej, to jest wartość zaburzeń magnetogramu dla danego stanowiska. I coś takiego nam też się ogólnie przyda. Coś takiego jak KP, jak K-indeks, coś dla nas by się przydało. I ja bym tutaj mógł tak naprawdę wprowadzić jakąś nową nazwę, tylko że jako że jest K-indeks, to indywidualnie dla danej lokalizacji, no to ja zostawiłem, że będziemy sugerować się K-indeks, czyli przy danej wartości wskaźnika, czyli my wyliczyliśmy, ile to wynosi, to będzie miało przełożenie, możemy to przełożyć, jakie będzie wynosiło K-indeks. Czyli inaczej można powiedzieć, mamy KP6, KP6 to tylko oznacza, jak silna jest burza geomagnetyczna. Ale to, jakie są wskaźniki, to może powiedzieć, że przy minus 12, jak tutaj, może być KP4, może być KP5, może być KP6. Bardzo duży rozrzut. Ale można już dokładnie powiedzieć, że tym wskaźnikiem, który no, może czy wprowadzam, czy nie wprowadzam dodatkowo, dajmy, że sugerujemy się cały czas tym K-indeks, no to będzie wartość 5. Więc to oznacza, że jeżeli mamy coś takiego, no to sobie możemy powiedzieć, no to jest jakby KP5, ale planetarne to jest ogólne. KP to jest trochę co innego tak naprawdę. To nie jest zorza polarna, jak bardzo jest mocno. To jest jakby bardzo silna, tylko burza geomagnetyczna. No i właśnie, na podstawie tego, jaka jest średnia krocząca godziny, cały czas będę to powtarzać, średnia krocząca godziny będzie nam mówiło, jak bardzo na południe zorza może sięgnąć, ale w momencie, kiedy jest najlepiej, kiedy jest najbardziej zapłonięte niebo. To oznacza, że może wynosić to minus 20,
ale nadal może być widok o taki jak to. Czyli są super wskaźniki, ale super widoku możemy nadal nie mieć, bo o to chodzi, nas interesują przede wszystkim filary. One raz są, raz ich nie ma. Raz dzieje się to, że mamy wskaźnik jak minus 20, dajmy, możemy mieć widok taki, który może być najlepszy i cały czas będę to o to chodzi opierać. Tak jak przy minus 20, ale kiedy jest spokój między falami, to może być taki wygląd, jak jest przy minus 12. To jest o to chodzi bardzo, bardzo zmienne. Więc siedzimy, czekamy, aż niebo po prostu zapłonie. I w kolejnych slajdach przedstawiłem, czego możemy spodziewać się na niebie przy danej wartości K-indeks. I właśnie tutaj o to nam chodzi. Wyliczyliśmy i pytanie, co możemy się spodziewać i czy nasz wyjazd może być po prostu warty dla takiego widoku. Więc jeżeli dostajemy informację, że będzie burza geomagnetyczna G2, to oznacza, że może oznaczać, to znaczy, że może wynosić KP równe 6, ale przy KP6 może być K-indeks, nie tak? K-indeks wynoszący 5, ale może być i 7. Może być jak minus 10, może być jak minus 25. No to jest już konkretna różnica, skoro różnica między północno Polska południowo już to jest tylko 8 właśnie tej wartości mocy zorzy. I jako, że przy K0, K1, K2 zorzy polarnej zupełnie w Polsce nie widać, no to przechodzimy od razu do K-indeks 3. I K-indeks 3 to jest, w skrócie mówiąc, najsłabsza zorza polarna, jaką dałoby się teoretycznie zaobserwować z Polski. Ja takiej nie zaobserwowałem, ponieważ żeby było idealnie, ja bym potrzebował pojechać do Wody Słowowa, czyli najlepsze możliwe miejsce, które jest najbliżej bieguna geomagnetycznego, przepraszam, magnetycznego, bo to jest jednak duża różnica. Tam różnica to wynosiła bodajże 0,7, więc to oznacza, że różnica we wskaźniku 0,7, no to już może jakieś małe mieć znaczenie, ale kiedy jest coś na granicy, no to już może być coś. Więc to oznacza, że faktycznie przy najsłabsza zorza polarna, jaka byłaby teoretycznie do zarejestrowania w Polsce, ktoś może faktycznie ją złapać, jak KP wynosi tylko 2. Jest to możliwe. Ale bywa, że KP4 wnosi, ale jest kicha, no i widzimy w zasadzie bardzo ogólnie słaby widok. Okej, okay, coś tam, Tomek, ale ciebie ledwo słyszałem, wiesz, ledwo słyszałem w razie czego. Wydaje mi się chyba, że Robert tam ma mikrofon włączony, bo coś stres ma. O, teraz ciebie słyszę głośniej, okej. Dobra, dalej, proszę. Dobra, czyli K-indeks 3 to po prostu najsłabsza zorza, ale przy wartości wskaźnika zorzy, co tutaj pokazuje, minus 5, zero szans. Nie zaobserwujemy zorzy. Minus 5, nie ma szans, nikt w Polsce tego nie zarejestruje. Przy minus 7,5, czyli prędkość wiatru słonecznego to było 360 km na sekundę i BZ minus 7,5, żeby było łatwiej do liczenia, to jest to takie minimum, dosłownie minimum, ale warunki muszą być idealne, czyli brak księżyca, super sprzęt do fotografowania, bo to tylko będzie tylko i wyłącznie zorza fotograficzna, idealne niebo, 6,5 magnitudo i więcej, tylko wtedy jakakolwiek zorza może się złapać i to tylko i wyłącznie będzie takie fioletowe pojaśnienie. A ponieważ nie mam takiego zdjęcia, przechodzę do K-indeks 4, w sensie do przedstawienia, jaki byłby widok. K-indeks 4 to już jest szansa, że coś może faktycznie się złapać. Nie musi być idealne niebo, nie musi być ono idealne. Ale przynajmniej, żeby nie było księżyca w pełni. To on bardzo dużo zmienia i przy K-indeks 4 to niestety nam nie wystarczy. No to K-indeks 4 minus 7,5, a minus 10, no to taka dość słaba burza geomagnetyczna, może G1, ewentualnie KP4 albo KP3. I to, co właśnie jest różnicą wizualną względem K-indeks 3, to jest to, że widoczna jest tylko i wyłącznie jedynie fioletowa łuna. To prawda, może być K-indeks 3 również, ale to taka, że no dosłownie ledwo widoczna. I tylko i wyłącznie na timelapsie, że widzimy, że nagle kolor się pojawił, który potem znika. Dosłownie tak na granicy. K-indeks 4 to po prostu wyraźne takie fioletowe zabarwienie. Tu akurat to jest light pollution, to nie jest zorza. Ale chodzi tylko i wyłącznie o ten fiolet. Tak wygląda bardzo słaba zorza,
która jest do zarejestrowania w północnej Polsce. I taka zorza zdarza się średnio raz na tydzień, 2 tygodnie. Dosłownie, ale średnio, bo to jest tak, że bywa, że przez 3 dni jest szansa, bywa tak, że przez miesiąc jest przerwa. Średnio faktycznie po moich wyliczeniach wychodziło, że w ubiegłym roku taka zorza albo lepsza miała miejsce około 30 razy. I my 30 razy zorzy nie złapaliśmy. Maksymalnie kilkanaście ktokolwiek mógł złapać i to tylko dlatego, że mógł jeździć, bo akurat tam gdzieś jest pogoda. To jest maks. Mi się udało 11 i ja polewam na każdą zorzę możliwą. Mnie się udało 11 z 30. Wracając, no to właśnie tak, niewidoczna gołym okiem, nie ma szans, tylko i wyłącznie zdjęcie, żeby cokolwiek tutaj złapać. K-indeks 5, no to tutaj trochę jest już większy rozrzut. Rozrzut tego, co my widzimy, ponieważ między minus 10 a minus 15, no to już jest naprawdę znaczna różnica tego, co my widzimy na niebie z danego miejsca. To jest tak jak prawie jak Warszawa, albo nie, żeby tutaj, nie, żeby uniknąć dużych miast. Dajmy Suwałki, a Zamość. Minus 10, a minus 15. Tu tak, taka zorza, jaka jest w Zamościu, jaka w Suwałkach. Na pewno tyle kilometrów robi dużą różnicę, ale nadal mamy nadal K-indeks 5. Chodzi o to, że przy minus 10, przy minus 15, no to jest powiązanie z KP, które faktycznie wynosi między 4 a 6. I cały czas faktycznie tutaj moimi wskaźnikami się opieram to, że zobaczcie, K-indeks, który tutaj wynosi po kolei, to tutaj KP rzeczywiście, i to ma przełożenie, wynosi od 1,3 do 2,4, 3,5, 4,6. Różnica cały czas o 2. I to może takie mieć przełożenie faktycznie. Więc KP5 niestety jest trochę bardziej rozciągnięte. A to, że K-indeks wynosi obecnie 5, że w sensie jest tak dobrze, będzie wskazywało to, że nie tylko jest fiolet, nie tylko jest fiolet. To jest przykład właśnie zorzy polarnej z północnej Polski przy K-indeks 5, czyli kiedy wynosi między 10 i minus 14. Tutaj około minus 15. Tutaj chyba około minus 14, z tego co pamiętam, wynosiło to. I to, co jest ważne, przy K-indeks 5 pojawia się zieleń. Zieleń, ale bez detalu. Są chmury, oczywiście, coś tam przykrywają, ale z reguły przy K-indeks 5 nie ma detalu na tej zieleni. Są wyraźne filary, jest fiolet, jest róż, jest zieleń, ale bez żadnego detalu. I to jest tak, jak tutaj zapisałem, pojedynczy zielony pas, który no tylko na zdjęciu wychodzi. Tak naprawdę gołym okiem, ja to obserwowałem taką wizualnie i to widać po prostu jako light pollution. Tylko, że to nie jest takie żółtawe, tylko czarno-białe. Nie ma zupełnie żadnego koloru. Ma być zieleń, ale po prostu tej zieleni, o to chodzi, nie widać. Potrzebna jest długa, długa ekspozycja. No i taka różnica, co widać z północnej Polski, a południowej. K-indeks 4, AKP, K-indeks 5. Czyli jak normalnie mamy K-indeks 5, w Suwałkach mamy to, w Zakopanem mają to. Taka jest różnica. Mniej więcej tych kilometrów, które właśnie mamy w naszym kraju. No to w takim razie przejdziemy do K-indeks 6. Czego możemy się spodziewać, kiedy wynosi minus 15, a minus 20? No to jak już taka jest wartość, to już na pewno na Space Weather znajdziemy, że wskaźniki KP będą na czerwono, bo to będzie między G1 a G3. I to, co jest wyraźną różnicą, co już daje promocję na K-Index 6, to, że zieleń już pokazuje jakiś detal. A więc, przechodząc kilka slajdów wcześniej, ponieważ to miałem, to co mamy tutaj, zobaczcie, jest detal w zieleni. To oznacza, że to nie będzie K-Index 5, to będzie więcej niż 5. Ale pytanie, czy to jest 6, czy będzie 7, do tego zaraz jeszcze przejdziemy, ponieważ opisuję teraz K-Index 6. Filary mogą być na tyle jasne, że ujawnia się wizualnie czerwonawy kolor. Jeżeli jest wysoka gęstość, no to już może być to widoczne. Przy K-Index 5, mimo że są filary, praktycznie zawsze są czarno-białe. Nieważne, czy to będzie zasięg 5 magnitudo, w sensie wizualny gołym okiem, czy 6, czy 6,5. No ja tego koloru nigdy ja nie widziałem, a dopiero przy K-Index 6 i wyżej kolor dopiero się ujawniał. Pod warunkiem przy K-Index 6, że gęstość jest naprawdę świetna, tam 40, 50.
Muszą być to naprawdę takie wartości, żeby na Space Weather ten wskaźnik gęstości będzie wręcz na czerwono. I to, co różni K-index 6 od K-index 7, tutaj jest przykład właśnie K-index 6, jeszcze te przygotowane zdjęcie, to jest zorza, która nie skończyła się na K-index 6, na K-index 6, tak. Na początku tak wyglądało, że jest jak szóstka, później była promocja na 7. To, co właśnie przede wszystkim szóstka mówi, jest detal zieleni. To nie jest pojedynczy pas. Tu jest coś więcej niż tylko i wyłącznie jedna kreska. Widać jedno, widać drugą, tutaj trochę detalu. Tylko, że ten detal trochę się tutaj pokrywa z filarami. I bierzmy jeszcze pod uwagę to, że to było niedługo po zachodzie słońca, więc to tak naprawdę nie widać tego w pełnej okazałości. Bo to światło słoneczne działa tutaj jak light pollution, po prostu. To, co jest tutaj, to tak można powiedzieć, by jakaś zorza, która byłaby jakby z Warszawy, a gdyby było idealnie ciemno, nie byłoby, w sensie słońce byłoby wyłączone, jak to możemy w stelarium, no to nagle byłby taki kosmos, jakby był no, za miastem. I to, co właśnie to już istotne, i to będziemy się odparować już później, czy będzie 6, 7 albo więcej, to, dokąd sięgają filary. Mamy tutaj tę fotkę, no widzimy, że filary sięgają mniej więcej na taką wysokość. Tutaj mamy wielki wóz. I kiedy w północnej Polsce sięgają to do wielkiego wozu, czyli to jest tak około 30, może 40 stopni, no to będzie K-index wynoszący 5. Jeżeli to da rady wyżej, że to sięgnie właśnie polarnej, no to prawdopodobnie jest K-index wynoszący 6 i prawdopodobnie wskaźnik zorzy wynosi między 15 a minus 20. Kiedy jest jeszcze lepiej, kiedy jest głębiej niż minus 20, czyli między minus 20 a minus 25, no to te filary będą już sięgać w północnej Polsce, czyli jak na przykład w Suwałkach, do zenitu. Do zenitu, nie dalej. Dalej to będzie KP8. Fuh, K-index 8. Cały czas mi się to myli. Przy K-index 7, no to ogólnie są to najładniejsze zorze, które w zasadzie są niemalże podsumowaniem każdego roku, że to są w zasadzie zorze, które zdarzają się max kilka razy. W ubiegłym roku taką mieliśmy, że 7 albo lepiej. Mieliśmy chyba tylko dwa razy. To jest kwietniowa, 25 kwietnia wieczorem i listopadowa. Ta listopadowa to co my kojarzymy, że w całej Polsce były chmury, tylko na południu kraju i coś się udało. Tam było 7 albo więcej. Przy K-index wynoszącym 7 mogą się ujawniać zjawiska typu SAR-STIFF. To chodzi o, to, o takie ciekawe detale, które się pojawiają. Różnica właśnie, K-index 7. To, co jest istotne, że ten pas zieleni znajduje się dużo wyżej i te filary mogą sięgać faktycznie zenitu. No tutaj akurat było takie kadrowanie na północny zachód. To nie jest idealne zdjęcie. Ja nie mam żadnego zdjęcia z poprzedniego roku, ponieważ bazuje na poprzednim roku, gdzie K-index wynosiło 7 i to tak pokazuje najbardziej wow, najbardziej kolorowo, co jest. Ponieważ mam z K8, K-index 8. Przy K-index 7 wstawiłbym foto, gdyby mi się udało złapać zorzę z listopada. Ale niestety mi się nie udało, ponieważ na północy Polski były niestety chmury. Ale na podstawie innych zdjęć, to co ludzie wysyłali z południowej Polski, można przewidzieć, zobaczyć, jak to rzeczywiście wyglądałoby, jeżeli K-index by wynosiło faktycznie 7. I tam ogólnie w tej listopadowie faktycznie mogło być niemalże 8, chociaż wskaźniki pokazywały, że to ledwo przekraczało 7. To tutaj tak naprawdę duża gęstość miała duże znaczenie. To znaczy, że gęstość faktycznie ma, można byłoby to dać do tego wzoru, bazujemy na samej prędkości wiatru słonecznego i na samym BZ, ale szczerze mówiąc, trzy zmienne, które by były, to już ciężko byłoby mi klasyfikować, jaka zorza powinna być wtedy widoczna. Chodzi o to, że wprowadzamy wartość, no i tak w sumie przy jednej zorze będzie 5, przy jednej wynosi 50 i tak w sumie tak bardzo mi zaburzę, że już nie będzie tego tak naprawdę na tyle poukładanego, żeby miał to jakiś sens. A jeżeli jest BZ, jest prędkość wiatru słonecznego, to wystarczy i nam tylko jest istotne jedno. Jeżeli jest dużo lepsza prędkość, w sensie bodajże 1000, 1500 i więcej, jeżeli jest super gęstość,
no to po prostu może potraktować, może być lepiej niż co tu opisują. Może być lepiej, ale nie musi. Może być lepiej. I dlatego ta listopadowa, mimo że miała wskaźniki takie, że okej, ładnie, ale była super gęstość i wyszedł super widok, że ona, ta zorza, mogła być lepsza niż ta kwietniowa, tylko że ta kwietniowa to chodzi była inna trochę. Ta było dużo zieleni, a w tej listopadowej było dużo więcej czerwieni, więc to tak jedno z drugim troszeczkę ciężko porównać. Jedynie czym można porównać, to to, jak bardzo na zenit albo na południe jeszcze nawet ona nachodziła. I właśnie tutaj dlatego przede wszystkim będę się opierać tym. Przy K-indeks 7 maksymalnie do zenitu, a K-indeks 8 już przekracza zenit. Więc żeby zobaczyć zorzę nad głową u siebie, w Suwałkach, czy w Sajnach, jak tutaj zapisałem, ponieważ teraz tutaj mieszkam, no to minus 25 to jest minimum. Czyli prędkość wiatru jakieś 500 km na sekundę i BZ już przekraczający minus 20. I więcej. I dopiero takie wskaźniki, które się utrzymują przez godzinę, więc wspomina średnia krocząca cały czas, będzie przy takich wskaźnikach już całkiem nieźle. Tu jest mały wyjątek. KP musi wynosić między 7 a 8. Nie zapisałem 7 a 9, ponieważ analizując wszystkie zorze polarne od 1997 roku, może nie zorze, a burze geomagnetyczne, doszedłem do wniosku, że tutaj prędkość ma bardzo duże znaczenie. BZ może wynosić minus 50 nawet, ale jeżeli prędkość będzie słaba, poniżej 1000, to jest nawet nadal z bardzo dużą wartością, oficjalnie nadal może być KP8. To jeszcze nie będzie KP9, więc K-indeks 8, KP8 niestety ma bardzo, bardzo duży rozrzut, ponieważ przy minus 25, a minus 40, no to to jest różnica, no w skrócie mówiąc, kolosalna. Taką zorzę, jaką mamy w środkowej Szwecji, a taką, jaką mamy aktualnie na północy Danii. Coś takiego może być między jedną skrajnością a drugą. No i tak trochę tutaj jakby też albo słuchacie, albo czytacie. Daję też taki dodatkowy opis, co tam na północy Polski, co na południowej, jak to mniej więcej, czego można się spodziewać. I ta jedna zorza, która była w poprzednim roku, która już kwalifikowała się na K-indeks 8, to była właśnie ta kwietniowa. I to zdjęcie ja wykonałem z 54. szerokości geograficznej na Litwie, nad jeziorem Dusia, które znajduje się na tej samej szerokości geograficznej co Suwałki i Sejny, ale jadę tam tylko z jednego powodu. Tam jest bardzo rozległe jezioro. Gdyby było w Polsce, to byłoby chyba jedno z tych największych, chyba w top 5. Śniartw na pewno jest większe, ale to jest jedno z tych naprawdę największych, więc jest wrażenie, jakby się było nad morzem. I co jest ważne, tam mają ciemne niebo. Tam nie ma praktycznie light pollution. Tutaj niebo w skali Bortla to chyba wynosi 3 albo 2, a ta wartość ciemnego nieba, no niestety nie pamiętam, 21,92 wynosi i chyba tylko Tomek dasz radę dopowiedzieć, jak te SQM, no kojarzysz o to chodzi, jaki to jest... Tak, kojarzę, ale nie jestem ekspertem w tym. No właśnie, po prostu znaczy, że tam jest naprawdę super niebo, że w Polsce to tylko Bieszczady mają lepiej. I to także trochę lepiej. A ja mam, o to chodzi, obok siebie, niestety ja mam białe noce, no ale na takie zorze polarne, które są we wrześniu, no to warunki są po prostu super. No i właśnie, to, że tu K-indeks 8, bo ta zorza sięgała, o to chodzi, zenit i sięgała dalej. Tutaj można też na zdjęciu zobaczyć zjawisko SAR. To jest to, ta czerwień, która tutaj jest widoczna. To jest podświetlony pierścień Ziemi. Ziemia ma pierścień. Coś takiego rzeczywiście to istnieje i tylko i wyłącznie przy silniejszej zorze polarnej da się takie zjawisko zarejestrować. W ubiegłym roku zarejestrowano to dwa razy, właśnie w kwietniu i w listopadzie, ponieważ widziałem na Astropolis, jak Mateusz Windak zrobił zdjęcie właśnie tej czerwieni, takiego łuku, które otaczało całe niebo. Tam zapisał, że to zorza. Faktycznie to przy burzy geomagnetycznej jest, ale tam dokładnie to, to chodzi pierścień Ziemi, na czerwono tak rozświetlony. I takie zjawiska dzieją się przy K-indeks 8 raczej często. Przy K-indeks 7 mogą one być, przy K-indeks 7 taka zieleń.
To też o to chodzi, nie jest konkretnie taka typowa zorza polarna. To coś jeszcze jest dodatkowego. To nie jest Steve, to nie jest SAR, to jest coś jeszcze. Nie pamiętam nazwy niestety. I coś takiego ktoś widziałem, że złapał przy K-index 7. Czyli od 7 coś takiego może być, ale przy K-index 8 jest już duża szansa. Czyli minus 20, minimum minus 25, no to już duża szansa, że to będzie. No i K-index 9, czyli pytanie, co będzie, jak będzie konkret. Niestety, trudno mi powiedzieć, co będzie, jak będzie konkret, bo takiej zorze to chodzi, ja jeszcze nigdy nie widziałem i może mało kto z Was taką zorzę obserwował. Jeżeli ktoś z Was widział zorzę polarną na początku XXI wieku, czyli szczególnie rok 2000 do 2004 z naciskiem na 2003, jeżeli ktoś widział, no to może mniej więcej orientować się, co rzeczywiście może być wizualnie, ale bierzmy pod uwagę to, że przez te 20 lat troszeczkę zmieniła się jednak technologia. Te aparaty, które są dzisiejsze, są po prostu dużo bardziej czulsze, dużo mają mniejszy szum, mają, po prostu mamy dużo lepsze aparaty, żeby taką zorzę dużo lepiej sfotografować. I dlatego jakiekolwiek zdjęcia zorzy, które faktycznie istnieją, tam sprzed 20 lat, Darek Bobak tam widziałem, że wrzucał, no to one były wykonywane no, starszymi aparatami i tutaj tak trochę takim mało mogę tak naprawdę je wykorzystać. Więc tylko i wyłącznie mogę się sugerować tym, że to, co można się spodziewać, przy K-index 8 na północy Polski zorza przekracza zenit, przy K-index 9 przekracza zenit już w południu. Więc dajmy tutaj, nie wiem, że Kraków czy Zakopane, no tak mniej więcej na oko, no i będzie jeszcze niżej, czy nie minus 40, czy minus 50, czy tam więcej. Może faktycznie coś takiego tutaj być. Wszystkie te zorze, które obserwowaliśmy w ubiegłym roku, w ubiegłych latach, no to było takie, że BZ minus 20, że już jest wow, że już jest sporo. Minus 40, no to już jest konkret, którego no, można powiedzieć nie widzieliśmy. Ale takie burze geomagnetyczne się zdarzają. Się zdarzają, tylko o to chodzi no, za bardzo nie w ostatnich latach. Była tylko jedna, silniejsza, które miało miejsce w ostatnich kilkunastu latach, żeby nie przekraczać, że tam 2003 właśnie tamte, kilkunastu latach. Była tylko jedna, która była blisko K-index 9. To wynosiło minus 37, ale cała Polska była w chmurach. I to było kilka lat temu. Niestety mógł być widok taki, który byśmy zapamiętali i cały czas byśmy, gdyby było czyste niebo w całej Polsce, na pewno o tej dacie byśmy cały czas pamiętali. Jak to o zorzy między innymi tej marcowej z 2015 roku, przed zaćmieniem Słońca. Była to taka pierwsza, silniejsza po wielu, wielu latach, od której to tak tematyka zorzy polarnej w zasadzie to zainteresowanie się nasiliło. Później było minimum aktywności słonecznej, więc też jakaś cisza. Teraz z powrotem ten temat wraca. I teraz takie nawiązywanie jest, czy ta zorza, która była w roku 15, która była naprawdę świetna, czy to było wow, czy to było bardzo wow? No właśnie o to chodzi, ten wskaźnik między innymi ma tutaj pomóc. I się okazuje, że wtedy była taka, że tylko wow. Może być dużo, dużo lepiej, tylko że niestety musimy mieć cierpliwość. I rzeczywiście w przyszłym, to znaczy nie w przyszłym, w tym roku i w następnym roku może być powtórka z 2004. Ponieważ cykl wydaje się, że jest dużo lepszy niż że cykl obecny, czyli 25, Solar Cycle 25, obecny cykl słoneczny 25, on jest lepszy od poprzedniego, 24, czyli sprzed około 10-12 lat, lepszy i w 24 była, można powiedzieć, trochę nuda. To, co było w 15 roku, to było jedno z tych lepszych z 24 cyklu, ale generalnie była nuda. Czyli w tematyce złóż polarnych dużo myśmy nie pisali, nie gadali. Jest zainteresowanie, ale gdyby się działo parę lat wcześniej, to co w cyklu 23, no to byłoby zupełnie co innego obecnie. I z tego powodu, że cykl 24 był słabszy, bo będzie 25 lepszy, bo już liczba Wolfa i te różne inne te aktywności słonecznej wskazują, że już jest ładnie. No nie będzie to samo co cykl 23,
Ale cykl 24 coś już tutaj pokazywał, ponieważ BZ poniżej 20 spadło co najmniej 18 razy. I to nie są pojedyncze spadki. To jest 18 różnych dni, nocy, różnych burz, kiedy rzeczywiście to spadło. To było 18 razy. Jako, że do tej pory było to 6 razy, no to to było naprawdę niewiele. I jako, że aktywność dopiero tutaj nadchodzi, no to ja zdecydowanie jestem za tym, za powiedzeniem, że najlepszy tak naprawdę jeszcze czeka to przed nami. Że to, co widzieliśmy w poprzednim roku, przede wszystkim, bo 22 to chyba tam może jedna zorza była ładna. Ja to chyba tylko jedno albo dwie zorze zaobserwowałem. Ja nie pamiętam, co było tam dokładnie. Głównie rok 23. No to to, co było w 23, co już w kwietniu powiedział, że to jest lepsze niż co było w roku 15, czyli moje pierwsze zorze, kiedy naprawdę był konkret. Jeżeli to było lepsze, a jak ja potem zanalizowałem te wskaźniki, jak to było z poprzednimi burzami geomagnetycznymi, to, co było w kwietniu, to jest jeszcze nic. Gdyby było to, co w roku 2003, dzisiaj, no to byśmy wszyscy po prostu złapali się za głowę to, co nad naszymi głowami się dzieje. I to niektórzy no, na pewno zaobserwowali tylko i wyłącznie wizualnie. No, jestem bardziej fotografem, szczerze mówiąc, w tym temacie. Ja wizualnie raczej zorze nie obserwuję. Ja raczej fotografuję, żeby jakieś ładne kadry, timelapsy tutaj uzyskać, więc potrzebuję ciemnego nieba do tego oczywiście, żeby mieć lepszy widok, ale jak ciemne niebo, no to wizualnie też to się oczywiście tam zobaczy. No i to tak w sumie to, co ja zobaczę, to też jakieś takie zapiski, no właśnie nie do tego, co ja przedstawiłem przy danym K-Index, co tam by było. I tutaj takie ważne jeszcze podsumowanie, to co właśnie widzieliśmy wcześniej. Lata 2000 a 2004 przez ostatnie 26, 27 lat, nie pamiętam, czy to jest początek 97 czy końca, chyba początku, no to ostatnie 27 lat, jak tak? No to wszystko praktycznie się działo w latach 2000-2004. Przez te 5 lat, czyli 1/5 tego okresu, działała się większość tego ze naszym słoneczkiem. No i właśnie, po 2006 roku, czyli ostatnie kilkanaście lat, była tylko ta jedna noc, 8 września 2017 roku, kiedy wynosiło minus 37. To jeszcze było jak K-Index 8, tam było 8,8, 8,9, było blisko 9. To tam nie ma dużego znaczenia, czy to jest 8, czy to jest 9. Bo to jest takie no, z grubsza, bo jeżeli ktoś powie, że wynosi wskaźnik ten mocy zorzy minus ileś tam, no to co to jest, ale ktoś komuś powie, że było KP8, no to już będzie wiedzieć, a KP8 to było na pewno coś. Więc była tylko jedna taka, że było poniżej minus 30 i chyba nawet tylko właśnie tak, ta zorza, to co tutaj jest z tyłu, a przepraszam, 23 kwietnia, bo powiedziałem 25 wcześniej, to co jest w tle. To jest przy minus 27, a przy minus 37, no to to oznacza, że ta zorza sięgnęła jeszcze bardziej na południe, czyli jak na to mówiłem, jest różnica 1,2 to 100 kilometrów, czyli kilkaset kilometrów bardziej na południe, to oznacza, że ta zieleń na północy znalazła się kilkaset kilometrów jeszcze bardziej na południe na nas, więc ta zieleń była nad naszymi głowami. I dlatego widok, który by był, to taki, który można porównać do południowej Finlandii, no nie północnej Norwegii, południowej Finlandii. I jako, że ja nigdy nie byłem na wyjeździe zorzowym gdzieś tam daleko na północ, że na Skandynawię, niestety to, co się dzieje przy wskaźniku mocy poniżej minus 5, a w ogóle to, co znajduje się gdzieś tam, niestety nie wiem, jak to jest. Ja wiem tylko tyle na podstawie obserwacji, że ta zieleń się ujawnia, pojawia się w naszym kierunku, sięga do nas, ale to, co jest jeszcze dalej tam, to po prostu kolejne pasma zieleni. I tylko właśnie nie wiem, jak jest drugie jakieś pasmo, trzecie pasmo, a co się dalej dzieje jeszcze dalej? No niestety nie wiem, bo ja taki zorza to chodzi na Skandynawii czy na Islandii jeszcze nie widziałem, więc się opieram tylko i wyłącznie na tym, co widać o to chodzi w Polsce przy takich no trochę lepszych wskaźnikach, bo tylko przy takich trochę lepszych u nas coś można zobaczyć. No i tak, minus 37, a minus 53, no to jest jednak ta różnica. Ta najbardziej obserwowana zorza w Polsce sprzed 20 lat, ta wynosiło to minus 53, czyli wtedy KP wynosiło 9, K-indeks wynosił również 9. I właśnie na sam koniec, co cały czas mówiłem, że coś będzie na sam koniec wspomniane. No właśnie, liczenie tych
wskaźników mocy zorzy. Trochę trudne. Przeliczanie, jaka jest średnia krocząca, później jeszcze jakieś potęgi. Tutaj chciałbym wprowadzić taki automat i z dwoma kolegami, z Miłoszem Płoszyńskim oraz z Adamem Nowakiem, wkrótce stworzymy taki serwer na platformie Discord. No potem siedzimy w Discordzie, jakoś po prostu jest nam łatwiej niż stworzyć aplikację na telefon, żeby tworzyć powiadomienia, kiedy wskaźnik mocy zorzy jest, no po prostu jakieś, ma jakąś dobrą wartość i że coś rzeczywiście może być. Czyli jak to wygląda obecnie? Ci, którzy obserwują zorzę polarną, to prawdopodobnie korzystają ze strony Space Weather. Ci, którzy korzystają z niej, dostaną najprawdopodobniej powiadomienie, że koronalny wyrzut masy przybył i od tego momentu mogą po prostu śledzić temat. Tylko że strona Space Weather jest, no właśnie tu napisane, skupia się ku wszystkim odbiorcom, czyli nie tylko tym, co w Polsce, ale ci, co w Skandynawii, ci, co w USA, przede wszystkim, bo to w ogóle to jest amerykańska, ci, co w Kanadzie, i to pytanie, czy południowej, czy środkowej, czy północnej, no jest po prostu to dla wszystkich, więc to nie jest tak bardzo mocno uporządkowane, że każdy patrzy na wskaźniki w inny sposób. Jeden powie, że przy minus 10 nie ma co patrzeć, a dla niego, dla innego przy minus 3, wow, wychodźcie, coś może być. Tam jest bardzo dużo różnych innych wskaźników przedstawionych. Jeden z nich rzeczywiście ma takie największe odzwierciedlenie, co trochę przypomina jak wskaźnik mocy zorzy, tylko niestety no trochę nie ma odzwierciedlenia do tego, co ja widzę. To jest ten wskaźnik Hemispheric Power i tam jeżeli wynosi od 50 gigawatów i więcej, to jest pomarańczowe, kiedy 100 i więcej, no to rzeczywiście tam, gdzie jest to wysokie, to będzie rzeczywiście wskaźnik pomocy zorzy, ten tutaj nasz lepszy, tylko że nie zgadza się trochę. To, co jest przy K-Index 6, to ma taką samą wartość Hemispheric Power, jak przy innej zorzy, kiedy jest K-Index 7. No po prostu inne trochę wskaźniki, troszeczkę inaczej to jest liczone. Ten nasz wskaźnik tutaj, wskaźnik mocy zorzy, ma po prostu największe odzwierciedlenie. No i niestety, właśnie mówię, ciężko to przeliczać, ciężko być na bieżąco. A więc na tym serwerze byśmy stworzyli bota, który by cały czas liczył, i kiedy osiągnie już taką wartość, czyli cały czas liczy na bieżąco, co jeszcze z satelity tam nadchodzi, będziemy dostawać takie powiadomienia, że coś się zbliża i od razu na podstawie, no właśnie, podsumowania tych obserwacji, czyli te wszystkie opóźnienia, co mówiłem, że to jak jest Ziemia, to 30-60 minut i tak dalej, konkretne informacje, czyli patrzcie od tej godziny, że coś może być, a ponieważ są takie wskaźniki, można się spodziewać tego, tego, tego. I byśmy to podzielili tak, że każdy mógłby wybrać daną lokalizację, czy północna Polska, czy środkowa Polska, czy południowa Polska, bo dla danej szerokości geograficznej po prostu troszeczkę inna będzie zorza, jeżeli będą troszeczkę inne wskaźniki. I w ten sposób kto dołączy do serwera, kto włączy powiadomienia, to będzie otrzymywał po prostu jak najszybciej informację, że zaraz będzie zorza, zanim Space Weather da nam info, że KP wynosi 5, że burza geomagnetyczna trwa i tak dalej. Bo Space Weather jest dobre, ale trochę działa z opóźnieniem. I czasowo nie zawsze o to chodzi, to daje radę trafić. A tutaj w tym wskaźniku jest niska wartość, jest dobrze, jest słaba wartość, będzie zorza znikała. I to będzie o to chodzi, miało to odzwierciedlenie. I druga sprawa, bo tak mówię tutaj cały czas o tych powiadomieniach, druga sprawa, stworzenie szerszej społeczności. Ja jestem bardziej za tym, żeby no, informować jak najwięcej ludzi, że zorza polarna może wystąpić. Ja wiem, że ludzie, niektórzy tam się dzielą, że tylko mają wąską grupkę i tylko między sobą się dzielą tą informacją, że coś może być. Inni są tacy, że mają fanpage'a i cokolwiek się dzieje, od razu wrzucają informacje. Tylko, że niestety takiej szerszej społeczności, no za bardzo na aktualnie to ja nie widzę. W sensie takim, że mamy forum astronomiczne, ale z forum nie każdy korzysta. Z Facebooka wiele osób korzysta, ale nie ma jakiejś grupy, nie ma jakiejś w sensie grupy na Facebooku czy na Messengerze,
takie, która skupia naprawdę wiele ludzi. Istnieje grupa jedna taka na Facebooku, która ma tam ponad 20 tysięcy, tylko że to bardziej skupia tak też na wyjazdy i co ważne, administrator musi potwierdzać posty, więc informacja, że patrzcie, łapcie zorzę, dostajemy w zamian, dziękujemy za post, poczekajcie na administratora, aż zatwierdzi, no i możemy dopiero kolejnego dnia, kiedy już będzie po wszystkim mieć ten post widoczny. A wszystkie grupy, które są, no to niestety to raczej to tak jakby wśród bardziej, no wiadomo, znajomych. Jeden znajomy obserwuje zorze, więc raczej tutaj między sobą coś będziemy informować. Raczej to takie mniejsze grupy. A Discord pozwoli na stworzenie takiej troszeczkę szerszej, gdzie ja się spodziewam, że kilkaset osób może faktycznie się pojawić. I na razie pomysł tylko jest na nazwę Zorzowa Kraina. To jest taka wstępny pomysł na nazwę serwera. Kiedy coś takiego będzie? Chcielibyśmy to jak najszybciej, ale raczej mało prawdopodobne, żeby to było w styczniu. Myślę, że od kolejnego roku, a jako, że tych złóż polarnych będzie więcej, no to coś takiego by nam bardzo się przydało. No i właśnie, mówię, cały czas będzie to podliczało, będziemy cały czas na bieżąco mogli sprawdzać, ile teraz to wynosi i włączyć sobie powiadomienia, czy właśnie przekroczyło minus 15 i może być już to, czy teraz jest dobrze, czy za pół godziny będzie nadal dobrze, czy będzie źle. No to właśnie o to będzie tutaj nam chodziło. No i ja dziękuję wszystkim za uwagę i tyle z Zorzowej Krainy. Jakieś dziękuję pytanie? Gabriel, dziękuję za prezentację, super fajne. No i kilka zdjęć jeszcze właśnie sobie przygotowałem takich tam z Zorzy. Bardzo fajnie przekazałeś wiedzę. Myślę, że wiele osób tutaj dowiedziało się, co znaczą te cyferki i jak je odczytywać. A ja mam pytanko odnośnie tego pierścienia Ziemi. No. On jest prześwietlony przez zorze, czy ten geomagnetyzm jakoś pobudza? To trochę działa tak, jak ogólnie zorza polarna, że są te atomy i się rozświetlają przy zorze polarnej i pierścień Ziemi to też ma jakieś te atomy i one też się rozświetlają, tylko to jakoś w tym kierunku to bardziej by działało, wiesz?